I witam ponownie w Zagrajmy w Silent Hill. Przed chwilą spotkaliśmy wymiotującego Ediego, który wymiotował, ha ha ha. Podobno jest sekret w tym pokoju, jak się wejdzie jeszcze raz, więc wejdźmy. I co? Jaki sekret? Gdzie jest Eddie? Tu jest Eddie. Wymiotuję. Wymiotujesz, Eddie? Nie, już przestałeś? Dlaczego mi to robisz? Eddie, are you okay? Nic ci nie jest, Eddie? Yeah, I guess. To dobrze. No, jeszcze raz pytajmy. Eddie, are you okay? Yeah, I guess. Okej, okay. Czyli na pewno mu jest wszystko z nim okej. Okay. Gdzie jest ten sekret, o którym słyszałem? Może tu? Pewnie stąd przyszliśmy, nie? Tak, oczywiście. Ja chcę ten sekret odkryć. Chcę odkryć sekret. Tu! Nigdy tu nie byłem. I to jest mój sekret? Plakaty. Nic ciekawego. Biurko. Plakaty. I więcej plakatów. I nie mogę się doczytać, co tu pisze. Może coś tu leży? Nic. Ale sekret to chyba nie był sekret. Okej. Wychodzimy, Eddie. Trzymaj się, stary. Ale napisz się potem czegoś, bo się odwodnisz, kolego. Na razie. Dziwne, bo... To jest dziwne, bo nigdy tu nie byłem. I nie przypuszczałem, że to jest w ogóle tutaj. Tak dawno nie grałem w tą grę, że nic nie pamiętam. Ciekawe, czy to Eddie zabił tego kolesia. W ogóle masz dziwne stopy, facet. Wychodzimy z pokoju, bo nie ma dźwięku. To nas drażni. Nie wiem, ile czasu mi zostało. Kurczę, pieczone. Dobra. Skoro byliśmy u Eddiego, byliśmy tu. Zobaczmy pokój 102. Pewnie wszystkie pokoje na tym korytarzu są już zamknięte. Bo taka to już gra. Co to jest za miejsce? Gubię się. Aha, jest jakieś... na pewno zamknięte, nie? Oczywiście, że zamknięte. To wejdźmy tutaj. Ja się nawet nie da, bo drzwi są zapieczętowane. Tu również. I... Tu nie, ale... O, da się wejść, no to... Wspaniale. I jakiś potwór, który chce zjeść Jamesa, albo go opluć. Jedno z dwojga. Gdzie jesteś, potworku? Jesteś tu. Masz. Gin. Ha, zrobiłem cię w konia, co? Leżysz, leżysz, leżysz i kopa go. I z buta, i z obcasa. Dajesz, nie żyjesz, kurde. Znaleźliśmy naboje. Świetnie. Bo byliśmy już na wyczerpaniu. No, powiedzmy. To jest jedyny sens tego pokoju? Naboje? Tak, jest. Tak mi się wydaje. O, jakaś broszura leży. Przeczytajmy broszurkę. Witamy w Silent Hill. Tak, świetne. Bardzo miła broszurka. Jakieś zdjęcie na ścianie. James nie jest zainteresowany. Gdzie teraz? Zmierzamy w kierunku śmierci pewnie, co nie? Musimy wrócić do poprzedniej lokacji. Wszystko tutaj zwiedziliśmy. Wracamy. Biegniemy. Biegniemy na złamanie karku. Okej, okay. To nie było zbyt mądre. Zresztą jak wszystko, co mówię. Pewnie nie możecie tego wytrzymać, przyznajcie się. Mój głos was drażni. Zresztą, o ile się orientuję, to te filmiki oglądają gdzieś tak z 3 osoby. Więc pozdrowienia dla tych osób. Fajnie, że oglądacie. Jesteście wspaniali. Wracamy na górę, bo nie wiem, gdzie iść znowu. To nie jest nowość, prawda? Ale już powinienem wiedzieć, gdzie idziemy. Ponieważ
Byłem tu z 4 razy, jak nie więcej. Czyli co, jak wejdziemy na tym piętrze, na korytarz, to powinniśmy się dostać z powrotem. Pewnie mapa nas zrobi w konia, jak zwykle. I tak czy nie? Nie wiem, te powtórki się regenerują, czy co? Myślałem, że już wszystkie wykosiłem stąd. Nie będziemy się przejmować potworkami. Biegniemy na 100 metrów. Czas. Bieg na 100 metrów z przerwami na piwo. Co 2 metry. Co daje nam bieg na 2 metry. I znowu wyczyn Jamesa. Wspaniale, James. Jesteś genialny. Powinieneś się zapisać do cyrku. Płaciliby ci więcej niż za występowanie w głupiej grze komputerowej, nie? Powinieneś przemyśleć moje słowa, brachu. Tu byliśmy. Teraz będziemy zwiedzać systematycznie całą lokację, bo mamy mapę, co nam ułatwi zadanie o 100%. Więc pierwszy pokój, który powinniśmy obadać, pokój numer 202. 202 pokój. Pokój numer 202. Jest oczywiście zamek zepsuty. Jak 90% drzwi w Silent Hill. Te drzwi w ogóle się ich nie da otworzyć. Tak jest. Pokój numer 204 czy 205 to jest. Sprawdzimy. Jest 204. Zamknięte. Tu jest wyjście, na które na razie nie idziemy. Pokój numer 205. Zamknięty. To znaczy zepsuty zamek oczywiście. Tu w ogóle drzwi są czymś zapchane. A tu jest jakaś notka na ścianie. It's locked. Dear team. Have your house key with. O, notka nam mówi, że klucze. Wow. Nieruchomy manekin, który właśnie ożył. Idziemy mu narąbać. I masz. Ach, ty. Masz. Masz. I go kop. Kop go, James. Kop go. On nie ma głowy. O kurde, wstaje. Pozwoliłeś mu wstać, James. I kolejny raz jesteśmy ranni. I użyjemy napój uzdrawiający, który jest nie wiadomo czym, pewnie jakimś rodzajem Red Bulla na sterydach. Kolejne pomieszczenie, które jest zamknięte i nie możemy otworzyć tych drzwi. Notatka na drzwiach mówiła, że klucz jest gdzieś koło klatki schodowej. Wow! 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 To było dosyć przerażające. Ale czego było przerażające? Bo było znienacka! Tak, było znienacka. Wchodzimy tutaj. Tak jest. I wchodzimy na górę, bo na dole... O, tak. Na górę nie możemy wyjść. Oczywiście. To wchodzimy na dół, ale zaraz. A, dobra. Wchodzimy na dół. Pewnie. Znowu źle rozumuję. Na pewno nawet. Czy tu byliśmy? Pewnie byliśmy. Już nagrywam 6 minut. Pewnie gadałem do mikrofonu kolejne 6. Byliśmy tu, jak to? Pokój, tamtego pokoju nie obadaliśmy. I tu nie ma znowu dźwięku. Zaraz. Jezus, jak ja się gubię. Gubię się tak, że to jest... Dokładnie to samo robię w normalnym życiu. Non stop się gubię. Ale od czego jest Google? Powinno tu coś być. Nie. Też nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Tu nie możemy wejść. Tu musimy wrócić znowu na schody. Czy w pokoju numer 105? Gdzie te klucze odnajdujemy? Nie pamiętam. O, wyjście jest. Wróćmy na drugie piętro. Bo tak. Ha, ha, ha.
Wspaniale, że nie ma dźwięku. To naprawdę musi dodawać wielu walorów rozrywkowych temu filmikowi. Zaraz. Koło klatki schodowej miał być ten klucz pokoju. Koło klatki schodowej. Tu nie ma żadnych pokoi obok klatki schodowej. Oprócz 201, który nie działa pewnie. 203? Na pewno nie. Bo stamtąd przyszliśmy. 201 jest, na pewno nie działa. To co? To na tamtym pierwszym piętrze? Ja już nic nie rozumiem. Zaraz. Nie. Jeszcze raz. Chwila na zastanowienie się. 201 sprawdzę. Tak, dla pewności. Sprawdźmy 201. Tak, 201 na pewno nie działa. Okej. Dobra, w następnym odcinku zagrajmy w Silent Hill. Znajdziemy klucz. W każdym razie taką mam nadzieję.